Cześć widzowie, witajcie w dzisiejszym materiale, w którym zrecenzuję wam grę Kill Knight. Gra miała premierę 2 października 2024 roku i została wydana przez firmę Playside. Na początku chciałbym zaznaczyć, że grę otrzymałem za darmo, ale oczywiście nie wpłynie to w żadnym stopniu na moją ocenę końcową i wynik tej recenzji. Tyle słowem wstępu, zaczynajmy. W pierwszej kolejności skupmy się może na tym, co w ogóle sprawiło, że zagrałem w tą grę. A był to unikalny, artystyczny styl graficzny. I faktycznie, jeśli rzucicie na to okiem, zwrócicie uwagę, że no, gra wygląda bardzo ciekawie wizualnie. Ja odnoszę wrażenie, że jest to takie połączenie cyberpunkowej dystopii z jakimiś piekielnymi motywami, niczym z gry Doom. Design lokacji, design postaci, ścieżka dźwiękowa, wszystko tutaj bardzo dobrze ze sobą współgra. I właśnie jeżeli chodzi o ten styl artystyczny, no to wygląda on tutaj bardzo dobrze. Jednak gdy spojrzymy na grafikę ze strony technicznej, widać tutaj, że nie ma jakiejś bardzo wysokiej szczegółowości modeli i po prostu technologicznie ta gra jest zacofana. Ale sami artystyczny wygląd doskonale to tutaj maskuje, także nie nazwałbym tego minusem, ale warto to zaznaczyć. Przy okazji nawiążę tutaj od razu do ścieżki dźwiękowej. Tak jak powiedziałem, wszystko tutaj się idealnie zgrywa, tworzy jedną spójną całość. Nie mogę powiedzieć, że ta ścieżka jest jakaś wybitna, jak na przykład, nie wiem, w Hadesie. I jak w przypadku Hadesa, po ograniu gry w dalszym ciągu lubię sobie wrócić do tej ścieżki i posłuchać jej na Tidalu. No, w przypadku Kill Knighta na pewno tego robić nie będę. Ale nie mogę też powiedzieć, że ta ścieżka jest jakaś zła i, nie wiem, wybija z imersji. Pasuje ona po prostu do klimatu gry i stylu artystycznego, jaki tutaj występuje. A więc czy występują tu jakieś minusy, jeżeli chodzi o styl graficzny, o lokacje, o design przeciwników? No zdecydowanie tutaj głównym minusem jest po prostu powtarzalność. Poziomów w grze mamy 5, lokacje w tych poziomach w zasadzie zmieniają się dynamicznie wraz z pokonywaniem przeciwników, ale po prostu wszystko wygląda bardzo podobnie do siebie i nie ma tu jakiejś większej różnorodności. Jeżeli chodzi o przeciwników, również jest ich w zasadzie kilka typów. Każdy z nich oczywiście posiada własny zestaw ataków, których musicie się nauczyć, ale tych przeciwników jest naprawdę tylko kilka rodzajów i bardzo szybko zaczynają się nudzić. Przejdźmy teraz do gameplayu, gdyż gry roguelike i roguelite po prostu tym gameplayem stoją i tak samo w tym przypadku gameplay tutaj jest najważniejszy. Jeżeli chodzi o sam gameplay, jest on naprawdę niezły. Trzeba pochwalić naprawdę podstawy tej gry, czyli system walki, system sterowania. Jest on bardzo szybki, dynamiczny, responsywny, bardzo zręcznościowy i skillowy, ale równocześnie nie mamy tutaj tego odczucia, jakie było właśnie w Hadesie, które sprawiało, że po prostu maszowaliśmy cały czas jeden przycisk związany z dashem, a na ekranie robił się po prostu wysyp fajerwerek. Tutaj też w tych dalszych, trudniejszych poziomach na ekranie potrafi być wielu przeciwników, potrafi się wiele dziać, ale nie odnosiłem takiego wrażenia, że po prostu na ekranie jest tyle tego, że nic nie jestem w stanie zobaczyć i po prostu zaczynam biegać troszeczkę na ślepo. Teraz omówmy te mechaniki troszeczkę bardziej szczegółowo. Nasza postać oczywiście może się poruszać, mamy możliwość dashowania i po daszu przez chwilę dostajemy iframesy, czyli klatki nieśmiertelności. Dzięki temu możemy omijać jakieś pułapki, możemy omijać projectile naszych przeciwników, możemy omijać jakieś lasery, które latają tutaj po naszym poziomie, naszej planszy. Nasze dasze się regenerują i możemy wpływać na tempo regeneracji naszych daszy oraz na ilość tych daszy, które możemy po sobie wykonać i wpływamy na to za pomocą ekwipunku, który możemy sobie zdobywać bądź kupować. Poza tym nasza postać jest wyposażona w pistolety, które służą nam za nasz główny podstawowy atak. Tutaj też mamy kilka opcji customizacji, gdyż nasz podstawowy atak zależny jest od broni, którą posiadamy. Niektóre są szybkostrzelne, jak na przykład karabin maszynowy, inne strzelają a la shotgun. Każda ma swoje plusy i minusy i możemy to dostosowywać do stylu rozgrywki po prostu, jaki nam się najbardziej podoba. Mamy również drugi atak, silny atak, który zadaje o wiele więcej obrażeń, ale aby go wykonać, musimy posiadać amunicję. On również różni się w zależności od typu broni, którą posiadamy. I trzecim, ostatnim elementem naszego arsenału jest miecz. Tutaj też mamy kilka typów, odblokowują one różne kombosy. I miecz służy w głównej mierze do tego, aby właśnie zabijać przeciwników i przeciwnicy zabić mieczem odnawiają nam ciężką amunicję dla naszej ciężkiej broni. Mamy jeszcze atak specjalny, który zadaje dużo obrażenia, też jest jego kilka rodzajów i służy on w tej grze głównie, no oprócz zadawania obrażeń, do
leczenia, gdyż przeciwnicy, którzy zostaną zabici bądź trafieni naszym specjalnym atakiem, zostają oznaczeni, jeżeli przeżyli, bo jeżeli zginęli, to nie zostają oznaczeni, tylko po prostu wypadają z nich kryształy, które nas leczą, a jeżeli przeżyli ten atak, zostają oznaczeni i mamy tam kilka sekund na to, aby ich zabić, wtedy w dalszym ciągu te kryształy leczące z nich wypadną. Oprócz tego, gdy nasza broń się zagrzeje, gdy będziemy musieli ją przeładować, na naszym ekranie pojawia się paseczek i pojawia się krótka minigra, w której musimy trafić w odpowiednie miejsce na tym pasku. I tutaj jest fajne rozwiązanie, gdyż możemy kliknąć dowolny atak, który posiadamy. Jeżeli trafimy w ten zaznaczony paseczek, no to nasza dana umiejętność zostanie wzmocniona i możemy tutaj użyć wszystkich naszych tych elementów, o których mówiłem przed chwilą. Czyli możemy kliknąć lekki atak, mocny atak, uderzenie mieczem i uzyskamy jakąś wzmocnioną wersję tego ataku. Fajną rzeczą jest też to, że mamy tutaj system pary za pomocą właśnie naszego miecza. Jeżeli przeciwnik nas zaatakuje i w odpowiednim momencie wyprowadzimy atak mieczem, wtedy uda nam się go sparować i najczęściej wykonamy jakiegoś finishera, który po prostu tego przeciwnika zabije. Fajna sprawa, dodaje takiego jeszcze bardziej skillowego elementu tej grze. Dobra, tak opowiadam o tym wszystkim, mogłoby się wydawać, że jest tego naprawdę dużo, ale właśnie tutaj chciałbym przejść do moim zdaniem największej wady tej gry, mianowicie tego, że po bardzo krótkim czasie staje się właśnie ona powtarzalna i to nie tylko przez to, o czym mówiłem wcześniej, czyli przez design postaci i design levelu, ale właśnie w głównej mierze przez to, że według mnie jest tutaj naprawdę mało możliwości upgrade'owania naszej postaci. Ja niestety bardzo szybko traciłem chęć do rozgrywania kolejnych poziomów, nie miałem tutaj tego efektu właśnie jeszcze jednego poziomu, jak na przykład w grach typu Vampire Survivor, czy no po prostu innych przedstawicielach roguelike'ów, w których jest zawsze coś do zaupgrade'owania i zawsze do czegoś dążymy, zawsze chcemy coś sobie ulepszyć. Tutaj ten system rozwoju niestety wygląda bardzo biednie. Odblokowywać kolejne elementy możemy za pomocą waluty, którą zdobywamy za rozgrywanie po prostu poziomów, bądź możemy wykonywać challenge, które nam się wyświetlają. Są one dostosowane do ekwipunku, który posiadamy. Każdy ekwipunek posiada jakieś różne swoje challenge i wykonując te challenge możemy bez jakby kupna za darmo odblokować sobie kolejne elementy ekwipunku. Ja jeszcze nie odblokowałem wszystkich, ale naprawdę nie ma ich wiele. Podejrzewam, że z 10-15 godzin rozgrywki macie odblokowane wszystko. No i w tym momencie, przynajmniej dla mnie, skończyłaby się już całkowita motywacja grania w tą grę. Twórcy jednak zdawali sobie chyba z tego wszystkiego sprawę, gdyż gra ma bardzo duży nacisk na elementy kompetytywne. W grze mamy zaimplementowany system leaderboardów. Każdy nasz run, każda nasza rozgrywka jest tam zapisywana. Dostajemy informacje, ile punktów zdobyliśmy, jakie mamy miejsce wśród innych graczy. I naprawdę widzę tutaj potencjał do takiego właśnie minimaksowania, nawet speedrun tej gry, w szczególności, że tak jak powiedziałem, gra jest bardzo skillowa i naprawdę nie jest łatwa. Posiadamy również tutaj 3 poziomy trudności i później chyba odblokowuje się 4. Jeżeli przejdziemy sobie wszystkie poziomy na jednym poziomie trudności, później możemy przechodzić na każdych kolejnych. Więc jeżeli ktoś lubi element kompetytywny w grach, no to jest duża szansa, że wytworzy sobie tutaj dodatkowy po prostu content w tej grze. Dobrze, moi drodzy, mamy w zasadzie wszystko. Przejdźmy do podsumowania. Jaką ocenę wystawiam tej grze? Myślę, że gra w tym momencie zasługuje na ocenę 6 w skali 10. Na pewno ma ona potencjał, czekam na jakieś kolejne DLC, które wprowadzą po prostu więcej contentu, więcej upgrade'ów. Na ten moment jest tego po prostu za mało, ale gra ma świetne podstawy, dobrze się w nią gra, jest dobra mechanika walki i można na tym po prostu coś solidnego zbudować. Czy polecę wam tą grę? Jeżeli jesteście fanami gatunku i zagrywacie się we wszystkie tutaj produkcje, które wychodziły, no to myślę, że gra jest solidna i warto ją polecić. Na pewno wam się spodoba. Jeżeli jesteście graczami, którzy po prostu nie grają w ten gatunek i nie wiem, tak jak mi pierwsze co rzuciło wam się w oczy, to fajny styl graficzny i chcieliście spróbować, no to myślę, że dosyć szybko się tą grą znudzicie. I tak samo, jeżeli jesteście fanami jakichś RPG-ów, upgrade'ów i kombinowania, no tutaj też tego zbyt wiele nie uświadczycie. Warto również zaznaczyć, że gra na Steamie obecnie kosztuje 57 zł i 50 groszy, więc jest naprawdę tania. Na Instant Gaming możecie ją kupić za 39 zł i 15 groszy, więc jest jeszcze tańsza. Jeżeli po mojej recenzji w dalszym ciągu chcecie sprawdzić ten tytuł, poniżej macie link właśnie do serwisu Instant Gaming. Polecam sobie kupić to tam. Wy będziecie mieli grę taniej, a mi wpadnie również parę groszy. Także jeżeli podsumujemy tutaj wszystko, co powiedziałem i porównamy to z ceną, to myślę, że gra jest warta zakupu i stosunek ceny do jakości jest całkiem niezły. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do końca. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dajcie znać, co myślicie o takich materiałach w komentarzu. Uspokajam również całą resztę. W dalszym ciągu mój kanał będzie dotyczył w głównej mierze Unreala,
i tematów związanych z tworzeniem gier komputerowych oraz animacji, ale chciałbym, żeby od czasu do czasu właśnie pojawiała się tutaj jakaś recenzja na temat gry, która akurat mnie tu zainteresowała. Ale nie bójcie się, ten kanał nagle nie zmieni tematyki na typowo gamingową. Dobra, ja będę się z wami żegnał. Jeżeli materiał wam się podobał, zachęcam do pozostawienia łapy w górę oraz subskrybowania mojego kanału. Piszcie również, co o tym myślicie. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć!